Witam Was na kanale Zakazany Ogród. Dzisiejszy odcinek ma być małą motywacją dla Was. Opowiem Wam, jak zaoszczędziłam setki złotych na roślinach do ogrodu tylko w jednym sezonie. Pokażę łatwe triki, jak rozmnażać rośliny. No i pokażę wszystkie rośliny, które w tym sezonie udało mi się pozyskać naprawdę w prosty sposób i naprawdę szybko. Zapraszam na ten odcinek. Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feel it. Zakładanie ogrodu to naprawdę ogromne koszty. I mimo tego, że mój ogród ma już kilka lat, wiem coś o tym bardzo dobrze, ponieważ jak zauważyliście, ja uwielbiam tworzyć nowe rabaty. Kiedyś nie wyobrażałam sobie tego, jak można stworzyć rabatę od zera, nie inwestując w nią naprawdę ogromnych pieniędzy. Ponieważ jadąc do szkółki roślin, okazywało się, że jedna roślinka kosztuje 20 zł, inna 40, jeszcze inna 60, już nie mówiąc o roślinkach, które kosztowały po 100 zł. Ceny roślin są coraz wyższe. Ja nawet się śmieję, że takie największe rabaty, gdy tworzyliśmy w ogrodzie, gdy zakupywaliśmy rośliny, śmieję się, że naprawdę mieliśmy kiedyś farta, że te ceny były jeszcze niższe, ale ceny cały czas rosną. Pamiętam, że kiedyś dla mnie abstrakcją było pozyskiwanie w jakikolwiek sposób własnych roślin. Zastanawiałam się, pierwsze, kto ma na to czas? Drugie, ile trzeba chodzić koło takich roślin, żeby one naprawdę fajnie wyrosły? A po trzecie, dla mnie wydawało się to jakąś naprawdę taką bardzo trudną rzeczą do wykonania. Ja nie mam żadnego wykształcenia rolniczego, ogrodowego, biologicznego. Absolutnie nie, jestem totalnie samoukiem. I wydawało mi się, że po prostu pozyskiwanie swoich sadzonek w ogrodzie może być bardzo trudne. Powiem Wam, że myliłam się bardzo i kiedyś zaczęłam właśnie pozyskiwać swoje sadzonki w taki sposób troszeczkę ciekawości, trochę takiej zabawy, na zasadzie uda się, nie uda się, bez żadnych oczekiwań. I dzisiaj Wam pokażę sezon w ogrodzie, którym właśnie pozyskałam takie sadzonki, ale właśnie o tak, nie będę Wam pokazywać trudnych wysiewów, nie będę Wam pokazywać, ile tak naprawdę musiałam czekać i codziennie doglądać jakieś roślinki. Nie, ja Wam pokażę tylko te rośliny, które pozyskałam w sposób taki, że szłam przez ogród, rzuciłam sobie jakąś gałązkę, dałam jej żyć, i ona mi wyrosła. Dlaczego chcę Wam to pokazać? Dlatego właśnie, żeby Was do tego zmotywować, ponieważ ogród wymaga cierpliwości. I oczywiście to nie będzie tak, że wszystkie sadzonki będą od razu potężne i wielkie, ale jeżeli mamy w planach jakąkolwiek nową rabatę, albo w przyszłości planujemy zakładać ogród, już warto teraz zastanowić się, jak możemy pozyskać wiele roślin sami. Żebym nie była gołosłowna, na początku tego filmu nie wspominam o kwotach, jakie udało mi się zaoszczędzić, ponieważ wspólnie będziemy te kwoty liczyć. I myślę, że tym samym ten film będzie jeszcze bardziej wiarygodny. Druga ważna rzecz. Nie będziemy liczyć sadzonek, które pozyskałam w wcześniejszych latach. Chcę Wam pokazać tylko to, co udało mi się pozyskać tej wiosny, po to, żebyście mieli naprawdę taki cały pogląd na to, ile to może zająć czasu, jak te sadzonki się ukorzeniają, ile to potrwa, i tak naprawdę ile takich sadzonek da się pozyskać i ile zaoszczędzić. Oczywiście, żeby pozyskać takie sadzonki, musicie mieć już w ogrodzie swoje rośliny. Są rośliny, których nie można rozmnażać, ale dzisiaj będę Wam też pokazywać takie, które naprawdę za pomocą sypnięcia nasion fajnie się w ogrodzie rozmnożyły. No i myślę, że też dla tych osób, które już mają swoje rośliny i chcą mieć ich więcej i przede wszystkim najczęściej właśnie myślą na zasadzie muszę dokupić te rośliny, być może to będzie fajna inspiracja do tego, jak pozyskać więcej roślin w prosty sposób i właśnie takim niewielkim kosztem i naprawdę fajnie, łatwo. Zabiorę Was na kilka rabat. W tym roku powiem Wam, że była bardzo ciężka wiosna, więc obiektywnie to nie jest tak, że udało się pozyskać nie wiadomo jak dużo tych sadzonek. Naprawdę, inne wiosny w wcześniejszych latach dawały nam większe możliwości, ale pozyskanie sadzonek takimi sposobami, jakie ja Wam będę pokazywać, to jest coś, co możecie robić zarówno wiosną, zarówno w deszczowe dni już fajnie sobie warto przygotować, no i także jesienią. Mamy sierpień,
bądźmy nastawieni pozytywnie, że jeszcze do jesieni trochę czasu, ale tak naprawdę wrzesień, październik to jest jeszcze fajny moment, żeby w ten sposób też pozyskiwać sadzonki. No dobra, zabieram Was na pierwszą rabatę, będę też opowiadać, ile takich sadzoneczek próbowałam zrobić, żebyście mieli naprawdę na to dobry pogląd. Chodźcie! A, i najważniejsze, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to koniecznie wciśnijcie dzwoneczek. Tam jest też taka możliwość wciśnięcia powiadomień o wszystkich filmach. No i mam nadzieję, że dacie łapkę w górę, żeby ten film trafił do większej ilości osób, bo myślę, że będzie pomocny. Jesteśmy na pierwszej rabacie. Jeżeli oglądaliście mój odcinek z całego ogrodu, to wiecie, ile tych rabat jest. Więc możecie się domyślać, że dla mnie taka właśnie oszczędność też jest fajnie, fajnie ważna w ogrodzie. Słuchajcie, tu na tej rabacie, przede wszystkim z hortensji, które tutaj mam, to są hortensji Polar Bear, przygotowałam sobie tak zwane patyczki. Patyczki bardzo łatwo pozyskuje się wiosną z roślin, przy przycinaniu tych roślin, ale hortensje możecie śmiało przycinać też na jesień. Możecie przycinać w styczniu, możecie o różnych porach roku. Moje akurat były przycinane, chciałabym zobaczyć na datę filmu, ale no, to była taka wiosna, powiedziałabym bardzo wczesna wiosna. I powiem Wam, że bardzo fajnie takie hortensje przycinać już wcześniej, ponieważ one później mają mocniejsze pędy. I to zarówno te bukietowe, jak i wszelkie drzewiaste, krzewiaste, one naprawdę później puszczają mocne pędy. Ja zauważyłam też kiedyś, mąż mi na jesień przyciął sam te hortensje, że one puściły też naprawdę o wiele większe kwiaty. Ale co zrobiłam? Oczywiście ścinając taką hortensję już przekwitniętą, tego typu patyczek podzieliłam sobie na patyczki takie około 20-25 cm. One już nie miały oczywiście żadnych listków, miały tylko takie miejsca, w których jakby znajdowały się pąki. I takie patyczki w miękkiej ziemi wokół tych hortensji wtykałam. Akurat przy tych hortensjach nie włożyłam dużo tych patyczków. Wydaje mi się, że to chyba przy jednej włożyłam około 5. No i teraz pora na odszukanie tych, które się ukorzeniły i będę Wam zaraz je pokazywać. Więc trzymajcie kciuki. Mam pierwszą sadzonkę. Chodźcie, już Wam pokazuję. No i zobaczcie, co tu mam. Gdy podniosę sobie tą hortensję z tych moich patyczków, które tu włożyłam i najlepiej, że widzę tu jeden patyczek, o, właśnie go złamałam, już jest ten jeden, który złamałam, jest po prostu suchy, on się akurat nie ukorzenił. Drugi i trzeci, czyli trzy patyczki i zobaczcie, na trzy patyczki, które włożyłam, powstały mi dwie sadzonki. To jest hortensja, której koszt to jest około 40-45 zł najczęściej. Znajdziecie ją też po 50 parę złotych, zależy gdzie będziecie ją szukać. Czyli przepiękna hortensja Polar Bear. Zobaczcie, dwie sadzonki pozyskane. Ponieważ nie chcę zawyżać kosztów, to wpiszę tutaj te sadzoneczki za 40 zł oszczędności. Dwa razy 40 zł, czyli tu już mamy 80 zł oszczędności. Idę dalej i patrzę, które jeszcze patyczki powtykałam, bo naprawdę nie pamiętam. Wydaje mi się, że właśnie tak do 5 sztuk wkładałam przy niektórych sadzonkach. Tu podglądam, ale na razie nie widzę ani jednego, więc tu chyba nic nie włożyłam. Zobaczmy przy kolejnej hortensji. No dobra. Powiem Wam, że tutaj akurat nie znalazłam kolejnej sadzonki, ale wiecie co znalazłam? Przepiękną, małą sadzoneczkę jeżóweczki. I żeby było zabawniej, ta jeżówka akurat, ja tak sobie szłam, pamiętam, po tych rabatach i też tak puszczałam sobie troszeczkę nasionka z jeżówek, bo do jeżówek przejdziemy zaraz, ale tutaj już jest sadzoneczka, więc możemy sobie ją zaliczyć. Jeżówki przeważnie kupujecie w okolicach od 17 nawet do 30 zł widziałam za większe sadzonki, ale ponieważ to jest malutka sadzonka, to policzmy sobie ją za 15 zł, to jest jedna jeżóweczka. No i idziemy dalej, przejdziemy zaraz do róż, przejdziemy do jeżówek, przejdziemy do kocimiętek. Ach, muszę Wam wszystko pokazać. Ta rabata to moje pole do popisu. Powiem Wam, że przede wszystkim dlatego, że wiele osób mnie tutaj pyta o tą rabatę, co ja takiego robię, że te rośliny są tak duże. Słuchajcie, ta rabata powstała w zeszłym roku na jesień. Te hortensje były akurat sadzonek, natomiast również budleja Dawida była sadzonek, natomiast wszelkie kocimiętki, które tu są dookoła tej rabaty, to są kocimiętki, które są z siewu. Tam są również jeżówki z siewu i
Mimo tego, że jest tu sadzonka łubinu, które wsadzałam, są też łubiny mniejsze, które również miałam z siewu. I to na zasadzie naprawdę takiego po prostu, ja Wam zaraz opowiem, jak ten siew się tutaj odbył, bo to nie był taki siew, że wiecie, pilnowałam w doniczkach. Z tego, co tutaj patrzę, to jeżeli chodzi o sadzoneczki, bo widzę tutaj... O rany! Słuchajcie, ukorzeniła się kolejna hortensja, ale numer. Myślałam, że naprawdę byłam pewna, że tutaj akurat, to są akurat hortensje Limelight, więc one tutaj będą przepięknie rosły na około 1,50 m, może nawet więcej, może nawet 1,80 m. Słuchajcie, tutaj też sadziłam patyczki, ale myślałam, że to mi się nic nie ukorzeniło, a ja tu widzę, że tutaj już jest taka ładna sadzoneczka, o rany. No coś niesamowitego, słuchajcie, dobra, dodaję kolejną sadzonkę do naszej listy, sadzonka hortensji. Ja mówię, tutaj liczę to po 40 zł taką sadzoneczkę. Oszczędności. Oczywiście ta sadzonka już jest fajnie wyglądająca, ale ona tak naprawdę najlepiej będzie wyglądać w kolejnym roku. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze nie włożyłam, słuchajcie, bo może przy tej drugiej, bo ja wiem, że tutaj patyczków trochę wkładałam i wkładałam je też blisko właśnie tych kocimiętek. Nie. Tu już więcej nie mam. Jest jedna piękna. No i super. Słuchajcie, super. Jestem zachwycona. Te kocimiętki, które tu są, już Wam policzę, w jakiej mam je ilości. I teraz tak, te kocimiętki, to są kocimiętki, które kupowałam po prostu chyba dwie paczki nasion. One były wysiewane metodą winter sowing, czyli do pudełek wystawionych na zewnątrz. Wzrosły przepięknie i ja tutaj na wiosnę, jeżeli sobie włączycie jakikolwiek wiosenny mój odcinek, zobaczycie, że takie po prostu malutkie kępki tych kocimiętek sadzałam i mało tego. Powiem Wam, że zrobiłam to naprawdę jak byle jak, bo nie robiłam jakiegoś większego otworku, tylko po prostu w ten kompost, który tu był, ja te kocimiętki sadzałam, myśląc na zasadzie, przyjmie się, nie przyjmie. Tutaj właśnie jeszcze są takie mniejsze, które później dosadziłam, też siewu, zaraz Wam je pokażę. No ale najpierw je policzmy. Liczymy, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11, 12, 13. Tu już są dokupione. Tu jest 13 kocimiętek, czyli 13. Kocimiętkę kupicie w różnych cenach. Ja tutaj je policzę razy 15 zł, ale przeważnie kocimiętki właśnie w okolicach 15-20 zł kupicie. 15 zł, dobra. Słuchajcie, na razie jak liczę, to jesteśmy przy oszczędności około 150 zł bez tych kocimiętek. Ale pokażę Wam kocimiętki jeszcze dalej. Przejdźmy sobie jeszcze do jeżówek. Słuchajcie, tu mam jeżówki. I te jeżówki, patrzę, czy nie ma więcej. To są jeżówki, które tutaj tak naprawdę znalazły się tylko dlatego, że wzięłam główki jeżówek, które miałam na innej rabacie i po prostu wzięłam, musicie bardzo uważać z tymi główkami, bo one bardzo mocno kują, ale wzięłam po prostu nasionka, delikatnie tutaj rozszczepałam leciusieńko, przykryłam kompostem w tym miejscu i tam mam jeszcze jedno miejsce, które Wam zaraz pokażę. Tu mam dwie piękne, ogromne kępy jeżówek. Liczymy jeżówki, no te są już duże, to te policzmy po 20 zł. Dobra, tu też w środku chcę Wam pokazać, ale tam na środku, czekajcie, przejdę, może przejść jakoś przez moją rabatę. Tam na środku mam też kocimiętkę Six Hills Giant, to jest kocimiętka, która u mnie rośnie na rabacie z lawendami. Bardzo duża, fajna kocimiętka i ona została pozyskana praktycznie po jednym sezonie, bo ona się niesamowicie rozrosła. Z podziału bylin. Film o podziale bylin znajdziecie na kanale. Czyli tak na dobrą sprawę, po prostu szpadlem przeszłam przez tą kocimiętkę, rozłożyłam ją na trzy i tu trzy kocimiętki doszły. Te same kocimiętki doszły też jeszcze w innym miejscu rabaty. No ale ponieważ liczymy... zgubiłam długopis. ponieważ liczymy tą rabatę, to policzmy te kocimiętki Six Hills Giant. 3 razy 20 zł, czyli 60 zł oszczędności. No i przejdziemy sobie zaraz do kolejnych jeżówek, do łubinów i pokazuję Wam, co tutaj jeszcze się podziało. Dalej jesteśmy na mojej wielkiej rabacie, która powstała praktycznie w rok. Zobaczcie, co tutaj mam. Tutaj za floksami, żeby było zabawniej, to ja naprawdę się zastanawiałam, czy ja to faktycznie włożyłam te główki, czy nie. Bo tutaj ja zrobiłam taką samą metodę, jeżeli chodzi o jeżówki, czyli wkładania tych główek. I zobaczcie, ile mam sadzonek. Jedna, druga, trzecia i tu obok zaraz mam to samo. Zaraz policzę. Ile? Jedna, druga, trzecia i czwarta. Cztery, to były trzy, dobrze mówię? Trzy to były, czyli siedem sadzonek jeżówek.
one są już naprawdę fajne, one mi zakwitną w tym roku. Żeby było zabawniej, to te... Te nie wkładałam na jesień. Te wsadzałam chyba w styczniu. Jeszcze takie resztki jeżówek, które nie dojadły ptaki, wzięłam. I tutaj po prostu właśnie odgarniałam śnieg, dałam po prostu do tego kompostu, który tu był, lekko przyklepywałam. Naprawdę leciutko, bo jeżówki tutaj po prostu, one się fajnie wysiewają, jak mają naprawdę fajny dostęp światła. No i zobaczcie, one już tu po prostu są, czyli 7 razy 20. Tu jest oszczędność 140 złotych. No i zaraz zobaczycie łubiny. Dobra, słuchajcie, idziemy dalej. Słuchajcie, jestem na maksa podekscytowana, bo tak naprawdę pokazuję Wam dopiero byliny, hortensje, a jeszcze nie doszliśmy do róż, więc będzie się działo. Tu jest oczywiście werbena patagońska z siewu. Można kupować werbenę w paczkach, natomiast ja też biorę coś takiego, że biorę właśnie już później przekwitnięte takie nasionka. Jeżeli chcę je mieć w innym miejscu ogrodu, to albo właśnie tak wysiewam sobie po prostu sypiąc. I przeważnie staram się tam włożyć patyczek, słuchajcie, bo zdarzyło mi się, że później na wiosnę zastanawiałam się, czy ja tu coś wysiałam, czy to po prostu chwast, naprawdę. A takie małe siewki, jeżeli mamy rośliny, która jest nowa, to bardzo często nie odróżniamy od innych siewek. Werbenę patagońską na szczęście dobrze odróżniam, bo już wielokrotnie ją w ogrodzie wysiewałam, ale Wam radzę naprawdę zawsze patyczek, to Wam dużo pomoże. I tu jest werbena patagońska z siewek. Wydaje mi się, że tu są trzy takie już sadzonki po prostu ogromne. Sadzonki werbeny patagońskiej raczej są po około 15-17 zł. Natomiast tu jest też łubin. Słuchajcie, ja tu dałam tylko jedną dużą sadzonkę łubinu. On się już mega rozrósł. Jak widzicie, specjalnie zostawiłam tu nasiona. Raz, że będę ją zbierać z konkursu na kanale. Dwa, ja tutaj też zostawiam, bo ja później często podchodzę i wiecie, co robię? Biorę sobie takie o nasionka, otwieram i te nasionka ze środka po prostu wrzucam w tych miejscach, w których chcę, żeby mi ten łubin po prostu fajnie wyrósł. I tak też zrobiłam po pierwszej sadzonce, ponieważ ona była przyspieszana akurat na wiosnę i ona już zdążyła zawiązać trochę nasion. I tutaj wsadziłam zarówno z Winter Sowing łubiny, jak i łubiny właśnie z tej sadzonki. Zobaczcie, tu już jest piękny jeden łubin, tu jest drugi łubin, tam mi wyrasta trzeci łubin. I wiem, że tutaj jeszcze koło róży mam czwarty, taki właśnie mniejszy, który właśnie jeszcze z Winter Sowingu dokładałam. O, i piąty jeszcze tutaj wystaje, czyli 5 łubinów. Łubiny w różnych są cenach, około 15-18 zł. Ja tutaj zaniżam czasami ceny, żeby nie było, że ja tutaj, wiecie, podwyższyłam cenę i mówię, jaka kwota wyszła, ale zobaczcie, na samych łubinach 5 razy 15 zł. No proszę Was, tu jest oszczędność. Tutaj jeszcze może widzicie z tyłu jeszcze tą moją kocimiętkę Six Seas Giant, którą Wam pokazywałam. I czy ja tutaj coś jeszcze mam takiego, co oszczędzałam tutaj? Nie, ale tu złamałam różę. Złamałam różę, więc będzie można ją też wykorzystać na sadzonkę, wkładając patyczek do ziemi. I zaraz Wam pokażę, jak ja to robię i co z tego powstaje. Kochani, to jest jedna z rabat, która tak naprawdę się tworzy. Ona jest bardzo trudna, bo tu jest trochę zacienienia. Powiem Wam, że chyba najłatwiej byłoby tu po prostu wsadzić hortensję Anabel, ale ja się uparłam, że tu jeszcze będą róże, że będą bodziszki, że będą floksy. No nie wiem, czy ta upartość zawsze popłaca. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym sezonie, bo to jest jej pierwszy sezon, więc nie wymagajmy od niej nie wiadomo czego. Ale tu są bodziszki, które są wsadzone z podziału. Dwa bodziszki, rozan. Kosz bodziczka rozan jest zwykle powyżej 20 zł, ale policzmy tutaj po prostu po dwa razy po 20 zł, czyli 40 zł. I tu jest też bardzo prosty sposób. Po prostu jeżeli macie dużego bodziszka, to na jesień przycinamy go i dzielimy szpadlem na części. Ja przeważnie dzielę na 3, maksymalnie 4 części. Jeżeli jest taka, wydaje mi się, że za mała bylina, to po prostu nie dzielę, niech ona sobie jeszcze porośnie. Ale z podziału naprawdę bardzo dużo jesteście w stanie sadzonek pozyskać. I dzielcie je, bo czasami się boimy podzielić byliny, myśląc, że one będą później takie, wiecie, mniejsze. A to nie jest prawda. Ja Wam zaraz pokażę moje szałwie, które w zeszłym roku podzieliłam naprawdę drastycznie. A to są takie największe kępy, które u mnie w ogrodzie znacie. Tu jest dalsza część tej rabaty, którą Wam pokazywałam. Ona jeszcze będzie się tutaj rozrastać. Tu na przykład mam bardzo malutkie hortensje ogrodowe. Takie naprawdę malusieńkie sadzoneczki, też pozyskane z hortensji ogrodowej. Ale nie w tym sezonie pozyskane, tego wcześniejszym, więc Wam o nich nie opowiadam. Natomiast tu mam kolejne kocimiętki i szałwie też z podziału, bo tu wszystko na tej rabacie jest akurat z podziału, które po prostu były pozyskiwane. Więc policzymy sobie i szałwie, i kocimiętki razem, damy im tutaj podobną cenę. Tu są akurat kocimiętki z siewu zimowego, przepraszam, a szałwie są z podziału. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sadzoneczek. 18 razy 20. Czy to było dużo pracy? Słuchajcie, no to tak naprawdę ja wziąłam takie pudełko i po prostu wtykałam. Jeżeli takie mniejsze sadzoneczki wtykamy do ziemi, to one też później fajnie się rozrastają. Ale co ciekawe, te kocimiętki, które widzicie tutaj, one są bardziej zacienione niż te, które są po mojej lewej stronie, które pokazywałam Wam wcześniej. Więc tamte rozrosły się naprawdę na ogromne. A te są jeszcze maluchami, one będą lepiej wyglądać w kolejnym sezonie. Natomiast jeszcze kolejna wskazówka. Tamte się już tak rozrosły, że mimo tego, że kocimiętki, większość bylin, powinniśmy dopiero tak po trzecim roku dzielić szpadlem, to ja w tym roku będę też jeszcze dzielić szpadlem i pozyskiwać, bo one są po prostu ogromne i kocimiętka się naprawdę bardzo szybko rozrasta. Nie ma problemu, ona sobie super odżyje, a tu będzie działo się więcej. Żeby nie było, że u nas w ogrodzie jest tylko idealnie. Oczywiście tu jest trochę chwastów do wyplewienia. I one są, u nas są i te chwasty będą. Tu ogławiałam róże, ale widzę, że kolejne róże mam do ogłowienia, ale nie bez powodu jestem na tej rabacie. Tej hortensji też kiedyś pozyskałam sadzonkę, ona tutaj właśnie za mną pięknie rośnie, też właśnie wkładając patyczki, ale nie było to w tym sezonie, więc pokazujemy tylko te rzeczy, które są z tego sezonu. Tu mam patyczki z róży. Przeważnie, gdy tnę róże na wiosnę, też sobie wkładam tak patyczki, aczkolwiek, jak wiecie, ja najbardziej lubię rozmnażać róże w butelkach, ponieważ no z mojego doświadczenia mam największe prawdopodobieństwo, że te róże się ukorzenią właśnie w butelkach, ale o rozmnażaniu róż będzie dla Was specjalny odcinek. Natomiast tu Wam chciałam pokazać, jak właśnie przy takim cięciu włożenie patyczków działa. Zobaczcie, tu mam już sadzonki. One się fajnie już tutaj ukorzeniły. Tu mam raz, ta jest troszkę słabsza, ale też da radę. 3-4 sadzonki i ja już tutaj kiedyś też jedną sadzonkę w ramach testów przeniosłam sobie do doniczki, ponieważ przeważnie daję tym sadzonkom wyrosnąć sobie tutaj i jeżeli one mi na wiosnę ukorzeniły się, to przeważnie na jesień, właśnie w okolicach września, bardziej nawet takie końcówki września, wyciągam sobie je łopatką i daję je na miejsce docelowe. Tu akurat mam chyba róże Constance Mozart. Pamiętajcie, że jeżeli chodzi o róże, to nie można tak naprawdę jakby wszystkich odmian sobie samemu ukorzeniać, na przykład, żeby dać komuś prezencie bądź na sprzedaż. Na własne potrzeby możecie jak najbardziej. Natomiast tutaj właśnie mam 4 róże i 5 mam w domu, czyli 5 razy 4. Boże, co ja mówię 5 razy 4? Tak, dobrze, 5 razy 4. Dlaczego? Dlatego, że ogólnie taka średnia kwota teraz na róże to jest około 40 do 60 zł, więc ja tutaj podaję 40, bo to są młode sadzonki. Czyli tutaj na tych sadzoneczkach zaoszczędziliśmy praktycznie 200 zł. Takich patyczków powtykałam w ogrodzie więcej. Niestety przy tych wiosennych przymrozkach nie wszystkie się przyjęły. Zabawne, bo te odmiany bardziej mrozoodporne to oczywiście przyjęły się lepiej. Te, które są mniej mrozoodporne, no niestety te patyczki po prostu zostały później suche, więc przy plewieniu często po prostu je wyciągamy. Natomiast jest to taka metoda, że naprawdę bierzecie taki patyczek około 20-25 cm i wkładacie do ziemi na około 7 cm, tak żeby po prostu pąki były przykryte. No i to róża się fajnie nam ukorzenia. Jesteśmy aktualnie przy moim regale, przy którym wysiewałam ostróżki jeżówki. Mówiłam Wam to w jednym z odcinków. Wysiewałam też wieczornik damski, ponieważ chcę go mieć więcej. Wieczornik damski, powiem Wam, że on po prostu ekspresowo, naprawdę ekspresowo schodzi. Tu przede wszystkim ważne jest, żeby Wasze doniczki były w cieniu, żeby nie było tutaj naprawdę nadmiaru słońca, tylko po prostu jasne światło, no i też pilnowanie wilgoci. Więc tu już jest wyższa szkoła jazdy. Nie będę tutaj liczyć wszystkich sadzonek. Policzymy sobie na razie same wieczorniki, które one też się później po ogrodzie bardzo łatwo same wysiewają i możecie też je później rozmnażać w taki sposób, jak Wam pokazywałam w przypadku jeżówek. Natomiast tutaj sobie włożyłam do doniczek, bo też będę chciała mamie zawieźć te wieczorniki. Mam tutaj pozyskanych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sadzonek wieczorników. Policzmy je za około 15 zł. Tutaj mam też naparstnice, słuchajcie. Pokażę Wam moje naparstnice. Niektóre będę musiała przepikować. To są naparstnice wysiane około miesiąc temu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mi wyszło, zeszło w tym razem. Natomiast bierzmy pod uwagę jeszcze, że po przesadzeniu mogą one się tam różnie przyjąć, więc policzymy tutaj na razie 10 tych naparstnic.
Mam tutaj jeszcze więcej wieczorników, mam tutaj też ostróżki. Słuchajcie, z ostróżkami powiem Wam, że mam największy problem. Pytajcie się mnie w komentarzach o ostróżki. W tym roku po prostu jakiś dramat, one naprawdę bardzo długo schodzą. Zaczęły schodzić już lepiej, ale to są ostróżki, które mają około 4 tygodni. I one takie są po prostu, no, szału na razie nie ma. Więc ostróżek na razie nie liczę, bo zobaczymy, jak one się tutaj fajnie nam ukorzenią. Ale mam też rudbeckie Wam zaraz pokażę. Tu mam też super tunie, jak widzicie, one tutaj, to było tylko gałązka, więc one to już się zaczynają ukorzeniać. Mam też moją testową różę, powiem Wam, że trochę ucierpiała po przełożeniu do doniczki, natomiast ją tutaj nawiozłam, myślę, że ona się jeszcze fajnie przyjmie. O. A tu mam taką doniczkę miszmasz, gdzie mam po prostu też perowską, tu mam też kocimiętki, rozchodniki, nie liczę, tego nie wliczamy do naszych dzisiejszych podsumowań, bo to są jeszcze roślinki, które po prostu jeszcze się dobrze nie ukorzeniły, więc nie chcę, żeby tutaj było jakieś, wiecie, przekłamanie. Ale pokażę Wam jeszcze rudbeckie. Zobaczcie, tu mam rudbeckie. Tych rudbeckich mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem sztuk. One są jeszcze malusieńkie. Będę jeszcze je przepikowywać i to jest taka fajna rudbeckia czerwona. To będzie po prostu efekt na przyszły rok. Jesteśmy na rabacie z lawendami i z szałwiami. Ja już widzę, że te szałwie w tym roku będę musiała koniecznie porozdzielać, bo one się naprawdę mega rozrosły. Z takiej jednej szałwi, ona jest teraz przycięta, ale z niej spokojnie będą cztery nowe sadzonki szałwi, które w przyszłym roku będą równie ogromne, więc naprawdę zobaczcie, ile można pozyskać sadzonek tylko przez ten podział. Oczywiście podział bylin jest bardziej pracochłonny niż wciskanie takich patyczków, no ale każdy wybierze to, co chce dla siebie. Natomiast tu mam jeżówki i tu są jeżówki, które się niesamowicie świetnie wysiały i to są te jeżówki, które teraz w ogrodzie widzicie w wielu miejscach, właśnie przez to, że sobie te główeczki jeżówek wkładam. I teraz policzmy, ile mi tu nowych sadzonek zrosło też właśnie z tych jeżóweczek. Rozglądam się, słuchajcie. Jest. Tu mam jedną ukrytą sadzonkę przy kocimiętkach. Tu za mną jest druga sadzonka, muszę jeszcze naszego ginko podwiązać, bo widzę, że się troszeczkę urwał mu się chyba sznureczek. I tu mam drugą sadzoneczkę. Tylko dwie, naprawdę tylko dwie. Wydawało mi się, że więcej było. O, jest. Jest trzecia. Dobra, nie szukam więcej. Mamy trzy sadzonki jeżówek. No i kolejna rabata, na której bardzo dużo sadzonek udało się rozmnożyć. Tu miałam jedną sadzonkę bodziszka łąkowego. W zeszłym roku została szpadlem podzielona na jeszcze dwie sadzonki, czyli łącznie trzy sadzonki, ale dwie udało mi się pozyskać. Wpisuję tutaj dwie sadzonki, słuchajcie. Bodziszek łąkowy w okolicach 20 zł. Natomiast tu z przodu macie jeszcze bodziszek Rozan. On też z podziału mam go w innych częściach ogrodu. W zasadzie chyba z trzech bodziszków powstało mi dodatkowo jeszcze chyba 9 sadzonek, ale tutaj liczymy tylko tą jedną. No i mamy łubin. Słuchajcie, tu była jedna sadzonka łubinu. Oczywiście ten łubin się też fajnie wysiał, ale tutaj też go podzieliłam. Słuchajcie, podział łubinu rewelacja. On jest teraz przycięty, więc widzicie, dopiero puszcza kolejne listki. To jest ta rabata, którą Wam wiosną pokazałam jako taką mega mocno fioletową. Super. Ten podział sprawił, że ten łubin jeszcze fajnie się później rozrósł. I mam tu teraz te jednej sadzonki jeszcze dodatkowo. Raz, dwa, trzy. Wydawało mi się, że miałam cztery, ale widzę trzy, może gdzieś coś przesłoniłam. Trzy sadzonki łubinu. Policzymy tutaj te sadzonki za 20 zł. Muszę już zmienić stronę, słuchajcie. Dam na drugą stronę. Czyli 3 razy 20, czyli 60 zł oszczędności tego łubinu, plus te dwa bodziszki. No tutaj tak naprawdę już jest 100 zł oszczędności. Słuchajcie, tu mam też floksy, które też będę dzielić. Tu są też hortensje, które będę też ukorzeniać z patyczków. Ta rabata się po prostu zapełnia najwięcej właśnie przez taki podział, właśnie z takim moim spokojnym czekaniem. Widzicie te korzonki tutaj? To jest kolejna gałązka, po prostu wciśnięta do ziemi. To są rozchodniki. Włożę ją tutaj zaraz w odpowiednie miejsce docelowe, bo ją tutaj chciałam po prostu ruszyć, żeby Wam pokazać i ją wyciągnęłam przypadkiem. Ale ona się już fantastycznie ukorzeniła, więc bez problemu przyjmie się. To jest jedna z roślin, którą się w ogóle najłatwiej rozmnaża. Rozchodniki, jak Wam puszczą już po prostu pędy, to tak naprawdę każdą taką gałązkę możecie włożyć do ziemi. One są naprawdę cudowne, fantastycznie kwitną, dużo wytrzymują.
zajmują, świetnie się sprawdzają na skarpach, świetnie się sprawdzają na takich suchych rabatach. Naprawdę coś cudownego i zobaczcie, tu mam jedną sadzonkę, tu mam drugą i ja tak naprawdę tylko te dwie gałązki do ziemi tutaj wcisnęłam. Mam też te gałązki w doniczce, ale tamtych nie liczę. Zobaczcie, dwie gałązki rozchodników. Policzę je po 20 zł jako sadzoneczki, natomiast rozchodniki w okolicach 30 zł przeważnie kosztują. Więc tutaj już mamy, więc tutaj można powiedzieć, że mamy kolejną po prostu oszczędność. Super, biorę. I jesteśmy przy kolejnej roślinie, którą dzieliłam szpadlem jesienią. Miałam tutaj trzy sadzonki przewrotników ostroklapowych. To są te piękne rośliny, które takie mają, wiecie, limonkowe kwiaty. One się też bardzo szybko rozrastają. Dlatego ja je tak naprawdę po pierwszym sezonie podzieliłam. Po pierwszym sezonie. Powinnam poczekać do trzech sezonów. Ale już po pierwszym sezonie, widząc jak one są po prostu wielkie, stwierdziłam, dadzą radę. No i zobaczcie. Raz, dwa, trzy. Trzy sadzonki. Ponieważ ta roślina była u mnie dosyć jeszcze taka mała, to tak naprawdę z każdej po prostu sadzonki, którą miałam, wzięłam taką część na kolejną sadzonkę, więc trzy sadzonki pozyskane. Koszt przywrotników ostroklapowych to około 20 zł, czyli 3 razy 20, kolejne 60 zł. Słuchajcie, przeszłam już wszystko. Mogłabym tutaj jeszcze tak naprawdę poszukać, ile jeszcze róż z patyczków mi się poukorzeniało, ale słuchajcie, przejście przez cały ogród naprawdę zajęłoby nam bardzo dużo czasu. Zabierzmy się teraz za liczenie tego, co Wam pokazałam. Roślin, które zostały naprawdę bardzo prosto ukorzenione. Z tych wszystkich metod, które tutaj stosowałam, one naprawdę nie wymagają większej filozofii. I te wszystkie metody to jest po prostu odpowiedni czas i odpowiednia długość na przykład patyczków. Jeżeli chodzi o szpadel, no to tak naprawdę tutaj już jest troszeczkę więcej siłowego działania. Polecam Wam dzielenie bylin po deszczu, bo wtedy ziemia jest najfajniejsza, najłatwiej się to robi i najlepiej one też się wtedy przyjmują, bo mają mokrą ziemię. Dobra, liczymy. No dobra, kochani, kalkulator w dłoń. Słuchajcie, to jest naprawdę super moment, bo powiem Wam, że na dobrą sprawę to jest taki fajny argument dla mężów, tak? Gdy powie, że kupujemy za dużo tych kwiatków, to możemy pokazać, ile zaoszczędziłyśmy przez rozmnażanie naszych kwiatków, prawda? No dobra, ja tutaj policzę te takie większe od razu kwoty najpierw, które wymagałyby tam takiego liczenia typu trzy razy ileś tam mniejszych kwot, żeby się tutaj nie pomylić. I dopiero później będziemy to zbiorczo liczyć, czyli na przykład tutaj, słuchajcie, nie śmiejcie się, matematyka wyższa, ale ja naprawdę nie chcę się pomylić, więc wolę to zrobić z kalkulatorem. Nie chcę być po prostu w tych moich wyliczeniach gołosłowne, dlatego tak jak mówię, tutaj też nie liczę, mam roślin, które dopiero są na przykład takimi sadzonkami, bo one w tym roku wcale nam jeszcze nie kwitną. To jest po prostu jakby kwota, które można gdzieś tam pozyskać. Więc pokazywałam Wam tylko, co jeszcze można zrobić. Więc liczymy, proszę. Pierwsze nasze hortensje, 80, później kolejna roślinka, 15 zł. Tutaj doszłam do koci miętek. To koci miętki z siewu, to jest oszczędność 360 zł, słuchajcie. 360 zł tylko na jednej rabacie, bo tutaj jeszcze nie ma tej rabaty drugiej, która później była za nami. Dodać. 60, dodać 60. Skończyłam liczyć, jestem po prostu w szoku. Jestem ciekawa, ile obstawiacie, ile w ciągu jednego sezonu zaoszczędziłam na rabatach tylko przez własne sadzonki. Zgadujcie, słuchajcie, w komentarzach. Jestem ciekawa, co napiszecie. Spróbujcie, a ja Wam teraz pokazuję. To prawda, możecie się tam już później rozpoznać po prostu, ile wyszło dokładnie już naprawdę z tych naszych wyliczeń, jeżeli ktoś siedział z karteczką i liczył. Zobaczcie. 1584 zł. 1584 zł, słuchajcie, 1600 zł prawie. Zobaczcie, u nas jest duży ogród, są duże rabaty. Te rośliny zostały po różnych rabatach porozsadzane, ale zobaczcie, gdybyśmy mieli teraz stworzyć nową rabatę. Czy to jest możliwe z sadzonek? Myślę, że w dużym stopniu. Naprawdę, tak. Jestem po prostu dalej, słuchajcie, w szoku. Coś niesamowitego.
Zwłaszcza, że ja nie przeszłam po całym ogrodzie, nie liczyłam jeszcze kilku, wiecie, bodziszków, które wiem, że gdzieś tam jeszcze były z podziału, kilku szałów. Myślę, że gdybym jeszcze te rośliny policzyła, myślę, że 2000 na pewno by tutaj było. Dlaczego robię takie liczenie? Właśnie dlatego, że bardzo często to jest to, co ja kiedyś miałam, prawda? Czyli bardzo często nam się wydaje, że żeby nasze rośliny w ogrodzie wyprodukować, to jeżeli one nam się same nie wysieją, to jest naprawdę trudne, to jest dużo pracy, a słuchajcie, to jest naprawdę fajna zabawa. Czasami to jest tylko włożenie kilku patyczków. Zauważcie, rozchodniki, hortensje, róże, to było tylko i wyłącznie włożenie gałązek wiosną, możecie też to zrobić na jesień, do ziemi i wiele z tych gałązek po prostu się fajnie ukorzeniło i będzie super roślinami w ogrodzie. Raz, że oszczędność, dwa, świetna zabawa, no i myślę, że mega satysfakcja. Będę Wam na pewno pokazywać jeszcze inne sposoby rozmnażania roślin, będę Wam pokazywać, jak robić sezonki, naprawdę. Jeżeli Was to wciągnie, to jest super część ogrodnictwa. Ale jak widzicie, można to naprawdę zrobić łatwo, fajnie i przyjemnie. Dziękuję Wam za dziś. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along.